Witam wszystkich serdecznie w odcinku z waszymi powtórkami, czyli pokaż co potrafisz. W tym odcinku Batchat Lyon, 10-poziomowy francuski med, który jest lubiany przez wielu graczy. A gracz, który wysłał mi tą powtórkę, jak widać po dziale i trzech oznakach biegłości, lubi go również. A jest nim Hondas. Witam bardzo serdecznie, tak, bardzo lubię ten czołg. No, ma bardzo dobry magazynek. Ale jeszcze ci, nie. O tym, co w nim takiego fajnego lubisz, to za chwilę. Na razie powiedz mi, czy lubisz motocykle Honda? Nie, Nick to w ogóle inna bajka, taki piłkarz jest Honda i dlatego lubię taki Nick. Też japoński? Tak, jakiś? Japoński piłkarz. I czym on się charakteryzuje? Jeszcze w innej grze wspomniałem, no i tak jak powstało, to też zabrałem. A musiałem dodać dwie literki, bo był zajęty normalny Honda, więc... 5 pocisków w magazynku po 390, a tobie tak ładnie wylosowało, że 5 pocisków 2024. Czyli jak widać, bardzo soczysty pierwszy magazynek. Tak. Oczywiście, no niestety, tych magazynków ten czołg może wystrzelić... raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czekaj, sześć? Czekaj, raz, dwa... Nie! No, niestety mało, bardzo prostego. No, 6, przepraszam na emocje. Dobra, więc no trzeba uważać, chociaż tak naprawdę niekoniecznie, bo nie często robi się w okolicach 10 tysięcy obrażeń na tym czołgu. Myślę, że... Często, ale często tak się zdarza, że się niecelnie strzela i potem może też braknąć, bo to tak też jest. Ciało ma niecelne, więc leci te właśnie, pociski. Właśnie, zdarza się tak, że jak będziemy właśnie strzelać tymi pociskami niezbyt celnie i uważnie, może się okazać pod koniec bitwy, że będziemy jeździć i tylko spotować, albo no nie wiem co robić, bo braknie pocisków. Czasami to nawet jest... 1000 damage'a można mieć i braknąć może takie... To jest chyba jedna z ważniejszych wad tego pojazdu. Tak, właśnie te pociski, no. Co tu jeszcze jest z tą wadą, bo nie pokazałem sobie teraz informacji o tym czołgu, ale nie wiem, celność działa, no, działa skupianie... No skupia, niecelne no. Jest. A ty masz zamontowaną optykę, czy masz... Optykę, wentylację i stabilizator chyba. Aha. Dobra. Magazynek dosyłaczu nie wolno mieć, no. Słuchaj, bitwa... szturm, czyli 10 minut macie na obronę bazy. Ty pojechałeś w dolny róg, tam można powiedzieć bronić przed atakiem. Czyli to może teraz opowiedz właśnie, co tu chciałeś zrobić, jaki miałeś plan. No i coś na temat właśnie początku tej bitwy. No, jak widać, oni dużo przeciwników co się tu wyjeżdża bokiem, no i takim baczatem właśnie można łatwo kogoś zgłoskować, no i zrobić mu magazynek za free praktycznie. No i to zawsze, zazwyczaj każdym medem tu jeżdżę, bo tu można grać ładnie na wieżę. Akurat Batchat nie ma dobrej wieży, ale jakoś mi to wyszło, no. I w ogóle lubię tą stronę bardziej niż tamtą. Mhm. Tam Heidiki zawsze jeżdżą, to ciężko tam się... To słuchaj, to... No. Jak już masz te trzy odznaki biegłości, czyli poznałeś ten czołg dobrze, więc teraz tak jakbyś powiedzieć. Mógł... coś właśnie o nim powiedzieć, czyli jaki on jest. Twoim zdaniem czym się różni od innych medów? Czy gra się podobnie jak z Kodą? No i może właśnie jakbyś mógł coś swoimi słowami opowiedzieć na temat Batchata. No, Batchat bardzo fajny show, który inny niż Skoda jednak, bo ma jednak 5 pocisków po 400. Trochę dłużej ładuje, ale ma też lepsze kamo, mniejszy jest, szybszy. Jak ma się wiele perków na tym czołgu już, to nawet działowce jest celne w ruchu. Mi się bardziej podoba niż TVP na pewno. Bo jest ma lepsze kamo i mniejszy jest. Łatwo spotować z nim właśnie. Tak jest, czyli cóż, 5 pocisków, co tam około... Co 38 sekund, 35. 38 sekund. Czyli po prostu musimy...
Styl gry tym czołgiem no jest podobny jak w większości magazynków, czyli musimy po prostu od magazynku do magazynku tak, ale jak się najlepiej przygotowań, to można wykorzystać. Coś spotować w czasie przeładowania. Coś można tak spotnąć, jest. Albo Tak jest, ponieważ Battalion jest jednym z bardziej mobilnych czołgów w ogóle w grze. Na 10 tierach to na 100% jest najmobilniejszy. No, tak. Leopard jeszcze możemy dorównywać. Tak? Leopard. O! Mobilnie, na pewno mobilniejszy, lepiej skręca na pewno niż Baczot, ale Baczot tak średnio skręca, ale jest w miarę mobilny. Mhm. Dobra, wycofałeś się z tamtej flanki, ponieważ już no, założyłem, przeciwnicy... Bazy, myślę. No jak widać, coś tam nawet Baczot czasami odbija. Ja pamiętam, jak kilkukrotnie uciekając przed ISM-7 odbiłem jego strzał. No protection mi się tu załączył, no i... Takiego bata mam żydlinga czasami. O, kolejna kwestia. No niestety, tak jak mówiłeś, nie wszystkie. Nie to wchodzą, działo no, nie niestety, jest. Nie. No. Niezbyt cenne. No i cóż. To zobaczyłem, że ten I7 właśnie zajęty jest kim innym, więc. Chciałem z tym odbaczyć, się pomóc. Bo chciałem, że sobie nie radzi za bardzo. Drugą czemu tyłem do niego jechałeś? No, jakoś tak wyszło, że tyłem. Wąskę ładnie postawiłem, no i. Właśnie szkoda tej kwestii jednej, co właśnie CS jak nie trafiłem, bo to by było lepszy wynik. Bo... Tak jest, tak jest. No i cóż, i ładowanie, no. Będzie, bo jeśli kazuj strom, mnie tu widzę, że otaczali, ale jakoś mi się udało jeszcze schronić tu. Mm-hmm. Tej dziurze. 7000 obrażeń masz i jeszcze 11 pocisków. No ale niestety, patrząc na ilość HP, wrogów, prawie 9000, a wasze 3000. Nie mam modów, więc nie wiedziałem w tej chwili, bo nie mam modów. Więc... No. Więc no coś można już pomyśleć, że jest po was. Tak. No i cóż, nowy magazynek założony. Jak najwięcej i umrzeć. Jak najwięcej zrobić i umrzeć, no i o tym mi się udało i dignąć jeszcze. Tak były jest. Przypadki. Długo ładnie objechałem i... I już jest po IS-7. No i ten Leopard właśnie tu mnie zaskoczył, ale... I w tej chwili już myślałem, że umieram właśnie, bo ja by jak najwięcej chciałem zrobić i uciekać. Ostatni magazynek praktycznie, bo tam niestety goldy właśnie, one takie średnie są, zobaczacie te hity. No... Na pewno nie należy zaznaczać na hitach prawym przyciskiem myszki czołgu. 330 penetracji. Właśnie myślałem, że chciałem uciekać, żeby właśnie tak mi to jakoś wygrać, bo myślałem, że ten Leopard będzie mnie gonił właśnie, ale on pojechał w ogóle gdzie indziej. No i zobaczyłem teraz, ten grill właśnie na mnie jedzie i musiałem się schować jakoś. Fantastic game napisał ci E50M. Też powiedzieć, ten grill mnie obrażał, ale ten drugi, że mam szczęście, ale no szczęście musi być odrębić, nie? Tak, o, tak, to właśnie ten E5 bardzo mi pomogła, tego Leoparda zniszczyła. Bo to jeden z nich, ten mobilniejszy czołg, on mógł mnie złapać jeszcze. Mogłeś dodać właśnie... do Plutonu tego... On umarł, tą więc E5. Tak medalu. Aha. On trzeba przeżyć, nie? A no właśnie, tak. Tu właśnie widziałem, że mogę zrobić 10 000 damage, ale... Te hity właśnie, zobaczycie zaraz, jak to lipa lata, nie? I tu będzie pechowa peska za chwilę. Trafiłem w gąskę niestety, z hita. No, szczególnie na grillu to te hity trzeba zdecydowanie poprzymierzać. Ma działo takie, no, ładnie. A czy w zasadzie bitwa, no, nie uwierzyłeś już w zwycięstwo, czyli postanowiłeś wytrzymać tą minutę i wygrać bitwę. Tak, i jeszcze chciałem za te 10 tysięcy na medzie zrobić, bo jeszcze nigdy nie miałem, tam mi brakło kiedy zawsze. I tu się bałem właśnie, ale tu wchodziły te hity ładnie. Tak jest. No i zaraz 9200. Tu zauważyłem, że kapują bazę, ale akurat wjechali dwóch, ale akurat miałem tyle czasu, żeby że nie zdążą, bo do końca zostało 30 sekund, nie? No i w tej chwili ja bym chciał przetrzymać jak najdłużej tego grilla. Było bardzo ofensywnie na mnie jechał, ale jakoś mi się... Zobaczcie sami. Tak jest. Wiadomo, na szturmie wystarczy, że drużyna przeciwna nie skapuje i jest wygrana. Mhm.
Tu chciałem jakoś to grillę objechać, ale on ciągle na mnie działo, patrzył na jakiegoś innego, więc... No. Z każdej strony próbowałem, ale tu zaraz zaryzykuję właśnie i bardzo mi się było. I tu też pewnie weszło mi, nie wiem jakim cudem, no i tu się skończył czas, nie zdążyłem przejść. Aj! 10 tysięcy nie było niestety. Tak jest. No ale zobaczymy, ile udało się zrobić. 9206 obrażeń, 25 pocisków w celu, 1369 bazowego expa. No. I niestety. No, niestety specjalisty nie było, ale. Było 10 tysięcy też, no. Wyciągnąłeś tą bitwę. E50M, który. Który cię chwalił, to też widać, że nie zagrał tak, źle. Sporo przytrzymał na pancerz, sporo pospotował i sporo zrobił. Dobra. Ja myślę, że to wszystko. Jeszcze musimy pozdrowić, bo tu mamy listę. Prosimy tak, mojej tak, pani, tak. Żeby mi pozdrowić, więc niestety musi się wykazać. Ten Jasny chciał cię pozdrowić, czy nie? Tak, oczywiście Jasny, jak go chciałem pozdrowić. Całe PHOS-y, tam Blokieta i oczywiście mój klan, tam Sebe, Kamaszewa, Puszora, Ocika, no i wszystkich innych tam z klanu. Kacika, dowódcę i oczywiście dowódcę naszego Nekuineta, który skończył grać. Mam nadzieję, że kiedyś wróci. I oczywiście ulubieńca forum, to Randa. I to wszystko. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia. Dziękuję, na razie.